Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale portalu YFPC. Zapraszam was dzisiaj na coś, co ja będę robił pierwszy raz w życiu, bo pierwszy raz mam do czynienia z biurkiem gamingowym i to jeszcze takim z podświetleniem RGB. Od razu mowa o konstrukcji Genesisa Holm 300. Jest to pierwsze biurko gamingowe tego producenta i jakieś już filmy na YouTube są. Dla mnie to będzie debiut, bo jeszcze w życiu czegoś takiego nie miałem, nie robiłem, więc ocencie to biurko, ale też ocencie, czy mi ta recenzja wyszła, a to po krótkiej przerwie. No dobra, słuchajcie, żeby stało się szczegółów technicznych zadość, dwa zdania na temat parametrów technicznych. Jak chodzi o samo biurko, to mamy tutaj w zasadzie, można powiedzieć, dwa blaty. To jest oczywiście jakaś płyta, ale wydaje się całkiem sensowna, bo całość jest dość ciężka. Oklejona przypominającą karbon okleiną i ona jest dosyć odporna. Tutaj jak chodzi o jakieś szorowanie myszką, przesuwanie czegokolwiek, no to póki co żadnych takich śladów, zarysowań nie ma. Ze zwykłym nożem też nie ma problemu, też sobie to radzi. Natomiast takim tapeciakiem testów nie robiłem, no bo tak po prawdzie, no to nie ma opcji, żeby w tym momencie zarysowania nie powstała. Po co bez sensu niszczyć świadomie to biurko. Drugi blat to jest blat pod monitor, tak samo oklejony, również mającą przypominać karbon okleiną. Do tego za chwilę wrócimy. Co do parametrów technicznych biurka, jakkolwiek by to nie brzmiało, to najważniejsza to jest długość. I tutaj tak, 120 cm to jest sam blat. Szerokość tego blatu w takich najszerszych punktach to jest 60, czyli taka standardowa 60. Natomiast dwie sprawy. Po pierwsze, tutaj przy froncie i przy końcu mamy dodatkowe przewężenia. Tu, żeby się brzuch zmieścił, więc jest idealnie do mnie. A tam, żeby kable puścić. Z tymi kablami to różnie bywa, ale to za chwilę też więcej szczegółów. I również należy brać poprawkę do szerokości tego biurka, do tych 1,20 m, ponieważ tutaj instalujemy dodatkowe akcesoria, czyli taki koszyk na kubek oraz z drugiej strony uchwyt na słuchawki. Więc suma summarum, jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze długość tych wszystkich koszyczków, to wychodzi nam nieco ponad 1,40 m. I taką przestrzeń należy sobie zarezerwować na to biurko. Oprócz tego, że mamy uchwyt na kubek i uchwyt na słuchawki, tu jeszcze w narożniku jest taki podwójny uchwyt na pady. Ten dolny mógłby być ciutkę, jak widzicie, albo bardziej opuszczony, albo cały uchwyt nieco dłuższy, bo ten pad tutaj no tak wchodzi, ale przydałoby mu się więcej miejsca do komfortowego wyciągania, zwłaszcza jak będziemy mieli dwa. Do górnego idealnie, świetna sprawa. Producent tutaj również pokazuje, że słuchawki można tutaj powiesić, ale powiem wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia jak. Tu ma takie, powiedzmy sobie, zwykłe słuchawki. Przy najwyższym leżą tak naprawdę na tym blacie, tym bardziej na najmniejszym, więc jak chodzi o słuchawki, tutaj to jest całkowita ściema, nie nadaje się to kompletnie, natomiast dopada jak najbardziej ok. Jeszcze jak to sobie fajnie wycyrkulujemy, to naprawdę nieźle to wygląda. Obok mamy port, właściwie ładowarkę, po prostu indukcyjną. Niestety nie wiem nawet, czy działa, ponieważ jestem biedny i nie stać mnie na telefon z ładowaniem indukcyjnym. To a propos stabilności biurka. Dobra, za chwilę do tego wrócimy. Joker, stój tu. Tak trochę dziwnie, ale dobra, niech jest. Tutaj dalej mamy z kolei hub USB 3.0. Oczywiście musimy go podpiąć najpierw do naszego komputera. Ja tutaj mam dwa złącza zajęte. Jeden przez keypad, a drugie złącze zajęte jest przez oczywiście podświetlenie RGB. Podświetlenie RGB realizowane jest tutaj przez jedną taką listwę, która biegnie na dole i oczywiście mamy pilot, który umożliwia nam regulację tego podświetlenia. Ja nagrałem z takim zmniejszonym ISO i z bardziej przymkniętą przysłoną kawałek ujęcia, żebyście widzieli, jak to wygląda, bo w ciągu dnia, gdzie tu mamy jeszcze białe ściany, jest to dość mocno rozpraszane i tego nie widać. Wieczorem trzeba przyznać, że to podświetlenie jest dość subtelne. I szczerze mówiąc, chyba raczej specjalnie na minus bym tego nie brał, jak chodzi o taką wersję estetyczną, bo naprawdę nie widać tego źle. Zostało to całkiem fajnie przemyślane. Wracamy teraz jeszcze do blatu. Tutaj mamy półeczkę i za Chiny nie wiem, do czego w sumie mogłaby mi się przydać. Taka półeczka również jest z tyłu i tam producent pisze a propos organizacji okablowania. Mi ta organizacja okablowania za bardzo nie wyszła, ale to bym się specjalnie nie przejmował.
No i teraz kwestia stabilności oraz tego dodatkowego blatu, do czego miałem wrócić. Samo biurko opiera się na takich dwóch skrzyżowanych ze sobą nóżkach. Całość po prostu przykręcamy i mamy dodatkowe takie boczne wsporniki. Więc jeżeli mówimy o samym blacie, to żeby mi się nie walnęło, na chwilę położę sobie, to sobie tutaj z powrotem przestawię. On jest stabilny. No zobaczcie, jak chodzi o wytrzymałość tego biurka. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Drogie dzieci, nie róbcie tego w domu. Ja nie będę się chwalił, ile ważę, bo mi wstyd, ważę dużo. Zobaczymy, czy to biurko mnie wytrzyma. Szkoda, podkładki, tak? Jest blat, tak poważnie. I... no, powiem wam, że zaskakująco stabilne i mocne. Mimo że blat stosunkowo gruby nie jest, mamy tutaj przez całość wzmocnienia, jest to wszystko poskręcalne i naprawdę jest nieźle, chociaż ten monitor mnie trochę po plecach smaga. I niestety ta półeczka tutaj to jest najsłabszy punkt tego blatu. Ten blacik na monitor, on też tutaj z tyłu ma dodatkowe wycięcie, żeby można było sobie puścić przewody. Jednak w przypadku takich monitorów jak ten z okrągłą podstawą jest to kompletnie nieprzydatne, bo całość wychodzi poza ten obrys. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, całość w zasadzie trzyma się tylko i wyłącznie na dwóch takich ukształtnych rurkach z tyłu, które są jeszcze dodatkowo ze sobą złączone, natomiast tutaj od spodu nie ma żadnej podpory. I w efekcie, o ile do stabilności samego faktycznie blatu biurka nie ma do czego się przyczepić, to tutaj lata jak galareta, prawda? Prawda. No właśnie, i to jest zdecydowanie element do poprawy. Albo uważacie na to, albo tutaj trzeba by było zorganizować, i to raczej do producenta informacje, jakieś dodatkowe elementy mocujące, żeby całość nie latała. O ile w graniu, szczerze mówiąc, przy normalnym użytkowaniu to nie przeszkadza, i może to jest trochę moje czepialstwo, tak w momencie, kiedy chcielibyśmy streamować, a wiecie jak to streamerzy, ludzie na ogół nerwowi, no bo wiadomo, tak, i tutaj za chwilę nam chodzi, no to kamerka zainstalowana w ten sposób na monitorze, tym bardziej, że niektórzy jakieś nawet takie bezlusterkowce tutaj sobie wieszają, no to wszystko, cały obraz będzie latał. Także to jest element zdecydowanie do poprawy. Cena tego biurka, moi drodzy. Cena tego biurka waha się w granicach od tam około 600 zł do najczęściej granicy 799 zł, czyli 8 stówek właśnie za Holm 300 od Genesisa. I moim zdaniem to jest dużo. Temu biurku, jakby nie patrzeć, mało można zarzucić. Bo mamy funkcjonalne miejsce na kubek, jest fajny uchwyt na słuchawki, tutaj z boku mamy fajny uchwyt na pada, jest hub, jest to ładowanie indukcyjne, są dodatkowe półeczki o dyskusyjnej przydatności, ale może ktoś akurat znajdzie sobie sposób na wykorzystanie tego. Mamy również, jakby nie patrzeć, dodatkową podstawkę na ten monitor, że to miejsce nie jest zabierane, przy czym ona no, jest dość tutaj chybotliwa i to jest największa wada tego biurka, właśnie zaraz obok ceny. Moim zdaniem, gdyby to biurko było wycenione na 450 zł max, to by była potencjalna hitowa sprzedaż, bo biurko jest naprawdę fajne i tutaj nie ma do czego się specjalnie przyczepić. Ta oklejna jest dobrej jakości, lakierowanie elementów jest jak najbardziej dobrej jakości. Samo, jak zresztą widzieliście, wytrzymałość tego biurka jest aż zadziwiająco duża. No, drobny element dosłownie do poprawy, ale może w następnych wersjach też producent inaczej to rozwiąże, że całość będzie po prostu sztywniejsza. No i oczywiście ta cena, fajnie gdyby ona była jednak tutaj troszeczkę niższa. Dlatego moim zdaniem, jak chodzi o to biurko, to do rekomendacji zabrakło przede wszystkim tej niższej ceny, natomiast propozycja całkiem ciekawa. I tyle. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na temat tego biurka i samego faktu, że to wytrzymało test siedzenia, prawie że skakania mojego na tym biurku, no to już jest naprawdę szacun. Także dzięki za uwagę, cześć, hej.